No dzień dobry. Kto jest lepszym fajterem na szkolnej, a raczej kto mógłby potencjalnie nim być, rozpatrując to wszystko w konwencji uniwersum? Przyjrzymy się, kto jest lepiej przygotowany motorycznie, sportowo omawiając zawodników. Zacznijmy od potężnej, warmiańskiej wręcz bestii starosielskiej, która słynie z ogromnej siły fizycznej. Jego ponadprzeciętne gabaryty to znak rozpoznawczy. Już od młodych lat przejawiał predyspozycję do bycia potężnym. Warmianin, jak wiadomo, to jest twardy gość, a ta kość twarda jest jak beton. Warmianin, to pamiętaj, jest twardy. Weź, nie stukaj, co ty robisz? Zaraz komputery te może rozwalić wszystko. Tak jak ja stuknąłem, że warmianin to jest twardy chłop, że się nie popuści się nikomu. Upasiony perfekcyjnie przeważy nad każdym rywalem właśnie z tego względu, że jest tak ciężki. Jak powszechnie wiadomo, masa równa się siła, choć nie jest to wcale takie oczywiste, o czym za chwilę. Na początek może weźmy pod lupę sposób, w jaki wykonuje ćwiczenia rozgrzewkowe i tutaj muszę być surowy. Była to rozgrzewka, prawdopodobnie piłkarska, nagrywana jeszcze za czasów, gdy potężny mleczarz aspirował na bycie trenerem kadry reprezentacji Polski. Warto wspomnieć jeszcze o epizodzie bramkarza, kiedy to prezentował oryginalną metodę obrony twarzą. Brawo, brawo. Co do ćwiczeń, cóż, jakby doceniam tutaj jego inwencję twórczą, pomysłowość, ale czy cokolwiek tutaj jest robione prawidłowo? Nie! Wszystko nie po Bożemu. I nie wynika to tylko i wyłącznie z jego nadmiernych w tamtym okresie kilogramów ograniczających ruchomość czy ogólną sprawność, bo jak wiadomo, kładzie od zawsze on nacisk na siłę, ale po prostu z jego niewiedzy odnośnie wykonywanych ćwiczeń, zauważalny brak jakiegokolwiek doświadczenia, sportowego obycia i koordynacja ruchu jak u niespełna rozumu istoty przypominającej tylko Homo sapiens. A nie, czekaj. Wykroki, skłony, przysiady, przeplatanka, to wszystko wygląda jakby pierwszy raz w życiu to robił. Do tego te nietuzinkowe ćwiczenie z wykorzystaniem deski. Chyba w zamyśle jakieś rozciągnięcie pleców czy coś. Nawet jak przypina łapę, to robi to niezdarnie. Ewidentnie nie miał do czynienia jako dziecko z jakimkolwiek sportem, a aktywność fizyczna raczej ograniczała się do lżejszych prac rolnych. Do ćwiczeń siłowych nie chce się przyczepiać. Właściwie to imitacji takowych zważywszy na sprzęt, którego używał. Jego jedyny atut w byciu zawodnikiem szkolna MMA to właśnie siła fizyczna wynikająca z ogromnej tuszy. Oczywiście w większości jest to tłuszcz, a nie mięśnie, więc nie ma w sobie tej prawdziwej, dużej siły wynikającej z aktywacji włókien mięśniowych, a głównie jest to po prostu siła wynikająca z masy ciała, samej sobie, przyspieszenia grawitacyjnego. Też ciężko go przepchnąć, powalić, znokautować. Jest na pewno trudniejszy do wyeliminowania niż osobnik dwa razy lżejszy. Bywa on bardzo agresywny, ale jednak przez te wszystkie lata nie zaprezentował nam tak naprawdę, co potrafi. Zdarzały się przepychanki z widzami, które ograniczały się do zapasu podobnych batalii, z których Warmianin wychodził zwycięsko. Widzowie, którzy z bliska widzieli jego potyczki ze swoim ukochanym przyjacielem, twierdzą, że Warmianin niezbyt potrafi wykorzystać dłoń w celu uderzenia. Robi to niezdarnie. Kilka razy uderzył przyjaciela po drugiej stronie stołu, ale bez większych szkód, choć chyba raz Wojciech miał podbite oko po starciu z łapą rolniczą, ale mimo to najczęściej korzysta ze swojej broni głównej, kulachy. Napadnijcie na mnie. Także podsumowując tego zawodnika, to przede wszystkim siła wynikająca z masy ciała. Szczelna garda, bo łapy grube jak serdel. Gruby serdel. Pewność siebie, agresja. Jest powolny, ociążały. Specjalizuje się w zapasach, podobno w Wilkowie trenował judo z tatusiem, choć zarzekał się, że zaczynał jako karateka, czego zdecydowanie nie widać, bo z wyglądu to prezentuje się, jakby trenował latami sumo. Pod ręką w razie czego ma kulachę, której nie zawaha się użyć i zdaje się polegać na niej częściej niż na własnych pięściach. W moim odczuciu jest to dominator, najpotężniejsza istota na szkolnej, do której mało kto ma podjazd z osób wewnętrznych w tym środowisku. Sport to zdrowie.
Mam tutaj niebezpiecznego człowieka. Dawaj ten telefon. Przejdźmy do suchego zawodnika toluenowych sztuk walki, Wojciecha. Jest lżejszy o prawie połowę od swojego oponenta po drugiej stronie stołu. Waga półśrednia strusia. Przeanalizujmy sobie najpierw jego trening siłowy z wykorzystaniem cegły. Wyciskanie cegły nad głowę jednorącz. Cegły? No chyba cegły. Angażując przy tym mięśnie ramienne oraz trójgłowe ramienia, czyli barki i tricepsy. Wygląda to nie najgorzej, zważywszy na ten prowizoryczny, niewygodny hantel. Ciężar gorzej niż damski, choć brawa za pomysłowość i kompletność w treningu push, bo chwilę później robił pompki, przez co zaangażował na treningu wszystkie mięśnie odpowiadające za wypychanie. I tu warto zwrócić uwagę na nienaganną technikę tego ćwiczenia. Proszę spojrzeć, sylwetka wyprostowana. W trakcie serii brak nadmiernego zgięcia w odcinku lędźwiowym czy zapadnięcia w biodrach. Wygląda to dobrze, ruch jest całkiem płynny, trochę się trzęsie. Odpowiednio głęboki zakres ruchu. Łokcie mogłyby się rozchodzić nieco bardziej do wewnątrz, natomiast generalnie jest ok. No ale jak się siedziało w więzieniu, to się ćwiczy. Uginanie ramion cegłą w chwycie młotkowym oburącz wygląda nie najgorzej, choć widoczny brak w nim chęci do wykonywania tego ćwiczenia blisko upadku mięśniowego. No i teraz czas na jego ulubione ćwiczenie, jakim jest przysiad na szczudłach z cegłą ATG. Bardzo głębokie, świadczące o dobrej mobilności, a biorąc pod uwagę, że to robochłop, jest to zdumiewające. No co, trening zajął mu dosłownie chwilę, zrobił po jednej serii każdego ćwiczenia, lekko się zmęczył, po czym usiadł sobie dekodechnąć na schodkach, syntezując witaminę D. Energia jest słoneczna. Tak trzeba żyć, proszę Państwa, tak trzeba żyć. Na pewno słyszeliście ten trzask w kolanach, który może przerazić. Natomiast nie jest to nic nadzwyczajnego, ani groźnego. Pod wpływem różnego nacisku zewnętrznego we wszelkich stawach w naszym ciele zapadają się zgromadzone pęcherzyki gazu w torebkach stawowych, w płynie stawowym właściwie. No i dzieje się to poprzez gwałtowne oddalenie się od siebie kości, stąd ten charakterystyczny trzask. Nie jest to nic groźnego, nie wpływa negatywnie na stawy, jest neutralne i może nawet świadczyć o poprawnej kondycji stawów, gdy to słychać. Więc reasumując, móżdżek uszkodzony dla jego i on ogółem sobą jest. Ćwiczę biceps. Dobra, trening niemalże FBW suchego mamy omówiony. Na zewnętrznej siłowni dla emerytów, czy też dla osób po prostu chcących sobie rekreacyjnie jakoś tam się poruszać, zmęczyć. Prezentuje się normalnie, nic ciekawego, choć szybkość, z jaką przebiera szczudłami, może wprawić w osłupienie. O, to jest właśnie, tak się robi przed, jak to się mówi, treningiem, a to jest mleko, o, masa. Przypomina mi się też ich siłowanie na rękę sprzed laty, kiedy to Suchy oczywiście przegrał, co zapłakany tłumaczył: o, ciałem, jak on ciałem. Jego duma wtedy ucierpiała i włączył mu się agresor, a napięcie chciał rozwiązać w płaszczyźnie, w której czuje się komfortowo, czyli na pięści. Ogółem to nie wstyd jest przegrać z zasobnikiem niemal dwukrotnie cięższym, bo wtedy warmianin był w szczycie swojej formy bębeńskiej, ważąc około 140 kg, podczas gdy Suchy około 75. Jak on już chciałem, ja nie chcę. Dziękuję. Powiedziałem, że niedługo się będę wyprowadzał stąd. Przejdźmy do stójki Suchego, która wydaje się być jego atutem. Jak sam twierdzi, w tamtych latach trenował trochę boksu, choć myślę, że to wypowiedź inscenizowana na potrzeby filmu, bo żadnej techniki tutaj nie widać. Brak gardy, haki bite na czuja. Słabo to wygląda, choć nie jakoś totalnie tragicznie, jak na niego. Trenowałem boksu i chcę pokazać, jak to się mówi, jak to po prostu, jak ktoś nie pasuje, to walisz tak.
O tak wali. I z haka, i pada klient. I tak wali. I tak. To i tak. Do czegoś. Ja, jak siedziałem w więzieniu, to się ćwiczy. No i teraz zaskoczenie, bo tutaj mamy jego formę stykowo-bokserską jakiś czas wcześniej, gdzie to wyglądał, no, znacznie lepiej. Spójrzcie na lewy prosty. Chodzi elegancko, prawa ręka blisko brody. Hak też niczego sobie. Dynamika okej. Okay. Bardzo krótka akcja, natomiast jak na takiego drewnianego, szczudlatego gałgana, to trzeba przyznać, że nie wygląda to źle i myślę, że gdyby potrenował z miesiąc, to jest potencjał na zawodnika. Prezentuje się tutaj jakby, no jakby liznął kiedyś jakiś podstaw i sugeruje się prawą ręką przy brodzie oraz tym lewym prostym, zaczepnym, nienagannie wyprowadzanym. Niestety pracy nóg nie widać na nagraniu, ale można się tylko domyśleć, że tak na średnio. Tak, na średnio, jak to się mówi. Wróćmy do treningu na świeżym powietrzu, gdzie to chwilę po skończeniu nagrywania, tarczowania, zjawił się nieznajomy, potężny podlesianin, który ich pogonił i każdy ze zgromadzonych narobił wnachy, nie stawiając oporu, a podobno najbardziej wtedy ucierpiał leżynowiec. Co ciekawego, stłamszony fizycznie mleczny bęben nie wykazywał po incydencie nad wyraz żalu, nienawiści, gniewu z nieodzowną chęcią odwetu, z zamiarem pójścia na trójeczkę, tak jak ma to w zwyczaju, gdy ktoś go drażni werbalnie. Na ogół rzadko sam z siebie porusza sytuacje, w których ktoś postanowił mu się postawić, zostawiając go na przegranej pozycji. Więc najskuteczniejszym sposobem na stłamszenie furii mlecznej jest dominacja fizyczna, bez zbędnego wchodzenia w polemikę. Przypominam, że po wyprowadzeniu ciosu wypem mlecznego władcy ze strony suchego klatesa, wypadł mu ząb, choć z wersalki podobno nie spadł. Dodatkowo bronią szczudlatego boksera jest kubek, który to wylądował na prezydenckiej łypie swego czasu. Niestety nie pomogło to. Zapasy suchego są słabe. Przegrywa większość pojedynków szarpanych, przepychanych, a zwłaszcza ze samym sobą, tudzież grawitacją. Także podsumowując, tego osobnika to jest, no, przede wszystkim uznanym pięściarzem Republiki Bombasu, stawia na dynamikę, sprawiając, że po liściu z wersalki spadają. W każdym razie według jego opowieści. Siła fizyczna, którą prezentuje względem odleżynowego zapaśnika, karateki to dramat i jest to jego pięta hillesowa. Atak specjalny, którym dysponuje, to uderzenie z bani, a bronią dodatkową wszelkie kubki. W starciach między omawianymi postaciami bilans obu panów nie jest znany. Ja nie potrafię wskazać zwycięzcy, bo raz ten wychodził z obrażeniami, raz ten... A i po prostu uderzył, zobaczcie, palec jest połamany. Połamał mi palca. No, no palca połamałeś, o jaki krzywy jest. Właśnie był, młoda osoba była, dzisiaj powiedziała, że bardzo dobrze wygląda ten palec. Natomiast tak ogólnie zestawiając ich ze sobą w oktagonie na zasadach MMA, bez wątpienia wygrałby odleżynowy zapasior karateka Sumita. Zapewne od razu wszedłby w nogi, niszcząc go. Zgniótłby bębenem, nie wysilając się przy tym za bardzo i tyle. Bebzun! Jednak masa to masa, a masa to również część techniki. Nie po to wprowadzono we wszelkich organizacjach limity wagowe, dywizje, kategorie. Natomiast w starciu stójkowym, bokserskim, bo o kopnięciach tutaj nie ma mowy, z wiadomych względów, to myślę, że suchoklates z Bombasu miałby szansę wygrać, mógłby wypunktować oponenta, który kompletnie nie wie, jak wyprowadzać cios i w tej formule jego masa nie byłaby już tak ogromną przewagą. Zrobię po swojemu. Na koniec chciałbym powiedzieć, że widziałbym starcie Major kontra Meksyk w formule MMA na jakiejś gali śmiesznej, najmanowej na przykład. Jest to do zrobienia jak najbardziej. Obaj panowie mieli z tego czasu konflikt, są niemal w tym samym wieku i tej samej wadze. Naprawdę nie widzę przeciwwskazań, nic tylko to nagłośnić do lekarza na badania, aby stwierdzić, czy są zdolni do walki i wcale nie do chorobczy tym razem. I heja, 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 batereja. No i dziękuję za wypowiedź. Do widzenia. Ja jestem teraz gotowy na walkę z tobą. Chcę na solówę z tobą wyskoczyć. Złapię, od razu łap. Dostaniesz teraz zbań. Na dobranoc kawał.
Major idzie do okulisty. Okulista mówi: zakryj jedno oko. A major mówi do okulisty: